Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. Przyglądając się temu, co się dzieje na polskich stacjach, możemy stwierdzić poniekąd optymistycznie, że ceny nam spadają, ponieważ w tym tygodniu o grosz potaniał nam olej napędowy, co kosztuje w tej chwili 5,32 i również potaniał nam o grosz autogaz, który kosztuje 2,62 zł za litr. Nie zmieniła się natomiast cena benzyny, która kosztuje 5,29 zł, podobnie jak przed tygodniem. Natomiast na giełdach międzynarodowych mamy do czynienia z dość dużym ruchem. Jeśli chodzi o cenę ropy, ona zeszła poniżej 105 dolarów za baryłkę. Tego rodzaju zmiany mogą być podyktowane między innymi optymizmem, jeśli chodzi o sytuację w Libii, to znaczy możliwością porozumienia się rebeliantów z władzami libijskimi i tym samym otwarcia na szerszą skalę troszkę libijskiego eksportu. Natomiast no, pytanie, w jaki sposób tego rodzaju oczekiwania spełnią się w najbliższych dniach i czy ta obniżka na ropie na razie troszeczkę, można powiedzieć, optymistyczna, czy związana z oczekiwaniami, stanie się faktem. Jeśli natomiast chodzi o sytuację na polskich stacjach, tutaj powinniśmy się spodziewać również pewnego przełożenia tych spadków na rynkach międzynarodowych, naftowym czy produktowym. Także tutaj, jeśli chodzi o ruch w dół, jest on na pewno prawdopodobny. Jego skala nie będzie zbyt duża. Tutaj przede wszystkim z dużą pewnością możemy powiedzieć, że autogaz nie zmieni znacząco swych cen, ponieważ paliwo to reaguje dość powoli na wszelkie obniżki hurtowe, które już bardzo mocno się na nim zaznaczają, co podkreślamy od kilku tygodni. Natomiast jeśli chodzi o ceny paliw podstawowych, tutaj 2-3 groszowe obniżki zarówno dla benzyny, jak i dla oleju napędowego wydają się prawdopodobne w perspektywie najbliższych kilku dni.